Po pierwsze, publicystyka, nie raport, mało faktów, więcej własnej e, oceny i opinii. E, taki raport na pewno e, nie służy Najwyższej Izbie Kontroli, nie służy jej wiarygodności, podważa moim zdaniem, zdaniem tą wiarygodność, bo gdzie jak gdzie, ale w obszarze polityki rodzinnej, i to doceniają i eksperci, i nawet opozycja, e, wykonało się w ostatnim czasie e, ogromnie dużo dobrych rzeczy. E, zmiana całościowa, nie fragmentaryczna jeżeli pan reaktor pozwoli, to postaram się ją opisać też, żeby, żeby nadać temu jakiś e, charakter całości. Proszę spróbować ten charakter, obalić tezę raportu. Będę, będę e, obalał te tezy z wielką przyjemnością, bo materiału do tego nie brakuje. Po pierwsze, ogromnie ważny krok to było wydłużenie urlopów rodzicielskich. Był rząd nie tak dawno, który zmniejszał wymiar urlopu macierzyńskiego z 18 do 16 tygodni. Później był rząd, który był w stanie wydłużyć o dwa tygodnie. My w ciągu tej kadencji e, wydłużyliśmy do 52 tygodni, do roku czasu. Teraz dajemy drugi krok ku temu, bo z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać ci, którzy odprowadzają składki. Czyli pracują na etacie, na umowie zlecenie, czy mają działalność gospodarczą, ale odprowadzają składki. Teraz rozszerzamy krąg e, osób uprawnionych, że już wszyscy rodzice, którym radzą się dzieci, będą mieli w pierwszym roku przez 12 miesięcy przynajmniej 1000 zł na rękę co miesiąc. Mówię o nieubezpieczonych, o poszukujących pracy, o studentkach, o rolnikach e, ubezpieczonych w krusie. Czyli wszystkimi obejmujemy, e, wszystkie, wszystkich rodziców obejmujemy urlopem e, rodzicielskim płatnym przynajmniej 1000 zł na rękę. Czyli dwa kroki. Pierwszy, wydłużenie urlopów, teraz objęcie wszystkich. E, rozbudowa żłobków i przedszkoli. E, gdy e, przejmowaliśmy rządy, żłobków było niewiele ponad 300. Dziś jest 2700 żłobków, klubów dziecięcych, instytucji dziennego opiekuna. E, oczywiście jeszcze potrzeba więcej, I tu się zgadzam. E, I ten rozwój musi być bardziej dynamiczny, dlatego wykorzystamy ku temu środki europejskie, które zaplanowaliśmy w nowej perspektywie. Pierwszy krok. Program maluch, zwiększanie finansowania, środki europejskie. E, kolejna rzecz, żłobki przyzakładowe. Teraz na przykład przyjęta zwolnienie z podatków, ulgi podatkowe dla firm, które tworzą żłobki przyzakładowe. Czyli Panie synergia zdarzeń. To, od razu to są dopiero dwie, 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 dwa elementy. E, przedszkola. Ale przedszkola. Ile, ile jest punktów na tej liście? Oj, z 10-11. Będzie to to ma no, jeszcze Jeszcze Dlatego, a ja to, po, dlatego to pokazuje. Yy, nawet już te dwa punkty, że jest całościowa polityka obejmująca od urodzenia, a teraz przejdę na drugi koniec. Przyjęliśmy strategię wobec seniorów. W ogóle stworzony został w tej kadencji Departament Polityki Senioralnej, Rada Polityki Senioralnej, Polityka Senioralna, Komisja do Spraw o, o, Osób Starszych Polityki Senioralnej w Sejmie. Przyjęty przez rząd strategia długoterminowa na lata 2014-2020 dotyczącego dotycząca horyzontalnego rozwoju polityki senioralnej, od yy, opieki zdrowotnej, przez wsparcie społeczne, przez partycypację społeczną, przez edukację, sport. Yy, teraz budujemy yy, domy dziennego pobytu dla seniorów, centra Senior Wigor, gdzie będzie i rehabilitacja, i opieka, i ciepły posiłek. Pokazałem tylko dwa końce, jeszcze moment końca życia. Że nie jestem seniorem. Yy, naprawdę. I to, to pokazuje, że zajmujemy się całościowo polityką yy, wobec rodziny. Nie brakuje dokonań w edukacji. To je, darmowy podręcznik, to co zrealizowała pani minister kluzik grostkowska Żłobki, przedszkola, przedszkola za złotówkę. Pierwszy raz dofinansowanie do, do samorządowych przedszkoli i obniżanie e, kosztów. E, cały system wsparcia dużej rodziny. Zmiany w podatkach na rzecz e, rodzin. Panie ministrze, to jest zgoda. synergia działań, a nie jedno działanie wycinkowe. Dlatego tak e, nie mogę, e, tak drastycznie nie mogę zgodzić się z tym raportem, bo po prostu nie spojrzał na całość polityki polityki państwa, bo przecież.